Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja mam krótkie pytanie i prosiłbym o odpowiedź na piśmie najlepiej. Dlaczego wbrew obietnicom wielu polityków Platformy Obywatelskiej na czele z panem premierem wycofano się z systemu w przypadku służby celnej oraz Straży Marszałkowskiej? Jakie przyczyny, jakie powody? I też kolejne pytanie, dlaczego jest tak duże tempo prac nad tą ustawą? Wbrew temu, co zostało uzgodnione z przedstawicielami tych służb, ze związkami zawodowymi, na etapie końcowym w przedłożeniu znalazły się inne zapisy. Co jest tego powodem? Dziękuję bardzo.